Dzień dobry, dzisiaj piękny dzień i w ten piękny dzień chcę Wam również przywitać z materiałem pod tytułem jaki test wykonać na adductor related groin pain. Może to będzie 5 second squeeze test. Postępowanie w przypadku bólu pachwiny jest częstym wyzwaniem w sporcie, ponieważ siła przywodziciela stawu biodrowego jest bardzo ważnym czynnikiem związanym z potencjalnymi problemami owej okolicy. Istnieje bardzo wiele urządzeń i metod monitorowania siły przywodzenia biodra, zarówno z bólem, jak i bez niego. Wiesz, co jest przyczyną braku efektów treningowych? To nie jest kwestia tego, że coś za mało robisz. Bardziej czasami jest to, że się nie testujesz, a jak już coś robisz, to niewłaściwie. Można byłoby tu również przytoczyć cytat, tak jak z piłki nożnej, że czasami lepiej mądrze stać w miejscu, niż jak debil biegać. I to samo jest z testami. Jeżeli nie wiesz, jakie testy wykonać, to w ogóle ich nie wykonuj, a jak już wiesz, to wykonuj tylko kilka. I urazy bioder i przywodzicieli stanowią 16% wszystkich urazów w piłce nożnej, z tego 6% to same przywodziciele. I celem tego materiału jest porównanie skuteczności testów ściskania na długiej dźwigni za pomocą urządzenia przykładowo Force Frame oraz testu 5-sekundowego ściskania, czyli 5SST, 5 Second Squeeze Test, w pomiarze siły przywodzenia biodra i prowokacji w bólu w obszarze pachwiny. Siła przywodziciela biodra jest kluczowym czynnikiem powiązanym z możliwymi problemami w okolicach pachwin i to warto zapamiętać. W ramach kompleksowej oceny przed sezonem przeprowadzono również badanie przekrojowe z wykorzystaniem danych dotyczących 83 elitarnych piłkarzy jednego klubu, którzy rywalizowali w największej lidze duńskiej od seniorów po akademię młodzieżową. Średni wiek badanych wynosił od 16, 18, 19 lat plus minus. I zebranie danych wymagało, aby zawodnicy mieli pełne uprawnienia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach przedsezonowych, włącznie z meczami. Inne czynniki, takie jak zgodność zawodnika, wysiłek i komfort, powinny również być brane pod uwagę przy wyborze testu do użycia. W celu przeprowadzonego badania, przykładowo właśnie na Force Frame, czyli ściskamy na długiej dźwigni, zawodnicy znajdowali się w pozycji leżącej, 0% zgięcia stawu biodrowego, czyli leżą, kolana były w pełni wyprostowane, a obie przyśrodkowe kostki dotykały dwóch takich wewnętrznych ogniw obciążających ramy Force Frame, co skutkowało kątem odwiedzenia bioder wynoszących plus minus około 5%, czyli w ten sposób były i z całej siły starali się ściskać. W celu przeprowadzenia testu ściskania długiej dźwigni zgodnie z kopenhaską metodą 5 second squeeze test zawodnicy znajdowali się w identycznej pozycji, czyli 0 stopni zgięcia stawu biodrowego, kolana w pełnym wyproście i przed ramię osoby ocenianej były jakby z dynamometrem oczywiście ręcznym, znajdowały się pomiędzy obiema jakby przyśrodkowymi kostkami, co powodowało, że był delikatnie większy kąt odwiedzenia, mniej więcej 10-15 stopni obustronnego odwiedzenia stawu biodrowego i zbieranie danych było standaryzowane pomiędzy dwoma metodami. Siła przywodzenia bioder była znacząco niższa o około 15-16% podczas oceny przy pomocy Force Frame w porównaniu do 5 second squeeze test. Wynik i jakby wykres cały powinniście mieć zamieszczony tutaj, gdzieś za Wam zamieszczę. Intensywność sprowokowanego bólu pachwiny była znacząco niższa w Force Frame. Badanie wykazało, że testy ściskania na długich dźwigniach przy użyciu Force Frame i testu 5 Second Squeeze Test do pomiaru siły przywodzicieli bioder i prowokacji bólu nie są zamienne i nie powinniśmy aż tego wykorzystywać, ponieważ test na Force Frame daje 16% niższe pomiary siły i wywołuje mniejszy intensywny ból pachwiny i prowokuje ból pachwiny u mniejszej liczby zawodników w porównaniu z 5 Second Squeeze Test, więc różnice te mogą być prawdopodobnie przypisane różnicy w ustawieniu, a konkretnie jaki był kąt odwiedzenia w biodrach. Co ciekawe, tylko zawodnicy bez aktualnej kontuzji zostali włączeni do tego badania, jednak 61% zawodników zgłaszało ból przy użyciu 5 second squeeze test, co sugeruje, że ci zawodnicy mogą doświadczać bólu bez doświadczenia kontuzji. Czyli podczas gdy skłonność do wyboru 5 second squeeze test zamiast Force Frame może być spowodowana wyższą czułością w wykrywaniu potencjalnych problemów z pachwinami
Inne czynniki, takie jak zgodność zawodnika, wysiłek, komfort, mogą być również brane pod uwagę. Zawodnicy, którzy doświadczają bólu częściej i z większą intensywnością podczas badania, mogą być mniej skłonni do maksymalnego wysiłku podczas badania, czyli te wyniki są nowatorskie, istotne z klinicznego punktu widzenia, ponieważ mogą mieć wpływ na sposób, w jaki kluby i akademie piłkarskie monitorują i wykrywają wczesne problemy z pachwinami. Z własnej praktyki mogę powiedzieć, że 5 second squeeze test jest moim ulubionym chyba testem i bardzo dobrym. Charakteryzuje się czułością na poziomie 43%, a specyfika wykonania testu, czyli specyficzność 91%, czyli jest świetnym narzędziem do potwierdzania bólu w okolicach pachwiny. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z materiału, który zamieściłem wcześniej, o którym mówiłem i przedstawiłem problem przywodzicieli u naszych klientów. Również pokaż mi swoich klientów. Masz przypadki swoich potencjalnych klientów czy osób, które prowadzisz, które mają problem z przywodzicielami, to podziel się nimi w komentarzu, a wspólnie postaram Ci się pomóc i znaleźć dla Ciebie i dla Twoich klientów największe, najlepsze rozwiązania. A tymczasem na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Trzymajcie się i ściskam, Sherlock.